Oglądaj Blue w Disney Junior. A teraz pora na kolejną magiczną chwilę. Dzisiaj cofniemy się w czasie, by zobaczyć wyjątkową chwilę. Pierwsze kroki Blue. Nauka chodzenia nie jest prosta, ale z pomocą rodziców wszystko przychodzi o wiele łatwiej. O, zup, dziewczynka! Nie mogę, jak to się zapyta? No chodź, Blue, raczkuj do mamy, dasz sobie radę, dasz sobie radę! Dałam radę? Nie. Niezupełnie. Nie mam bladego pojęcia. Nie dołączono do ciebie instrukcji. Lekarz powiedział, że nie trzeba się tym martwić. Turlanie to takie przygotowanie do raczkowania. Ale ja nie odpuszczałam. 10 butelek napoju, mniam, mniam. Aha! Raczkowanie jest ekstra! Raczkowanie jest takie fajne! Dużo lepsze niż turlanie! Ja, moje kolano! Blue zaczęła raczkować? Nie zupełnie. No chodź, Blue, dasz sobie radę. Raczkuj do mnie. Wow, jeździsz na zadku. Jeździłam na zadku? Jeszcze jak. Był z ciebie niezły zadeczkowicz. Wow, super, Blue. Tymczasem Judo zaczynała stawać przy meblach, a dzieci robią to na krótko przed pierwszym kroczkiem. A ja sobie zadeczkowałam w tej wewte? Blue, ty to na pewno nie wygrałaś tego bobo wyścigu. Lekarz powiedział, że nie trzeba się tym martwić. Zadeczkowanie to przygotowanie do raczkowania. Ale ja nie odpuszczałam. Widzisz, jak fajnie na czterech łapach? Ktoś tu chyba zacznie raczkować. I zaczęła? Tak. Hurra! Do tyłu. Bip, 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 bip. Lekarz powiedział, że nie trzeba się tym martwić. Ale teraz babcia nie odpuszczała. Nie będziemy się cerekielić, Blue. Troszeczkę oliwy na każde kolanko i załatwione. A co ma oliwa do raczkowania? O, matko! Mamo, no co ty robisz? Skoro nie chce raczkować, niech od razu pójdzie. To jakieś metody z XIX wieku. O! Może rozsypie też trochę kamyczków? O, a gdzie oni są? Babcia ma ciekawe pomysły. Ale to nie miało znaczenia. Zwyciężczynią bobo wyścigu została Judo. Niech to, biszkopt. Czy byłaś na mnie zła za przegranie bobo wyścigu? Nie, kochanie. Wiesz, nie tylko dzieci, ale i mamy muszą się wiele nauczyć. A ja czułam się tak, jakbym wszystko robiła źle. Czyli nie wybierasz się do klubiku? On nie chce zdejmować tej czapki, nawet w niej śpi. Ale któregoś dnia wpadła do mnie mama Coco. Hej, Chili! Bella, miło cię widzieć. Nie zaproszę cię do środka, mam bałagan. Troszeczkę pogadałyśmy, a potem pokazała mi zdjęcie. To ty masz aż tyle dzieci? Tak. Myślałam, że Coco to twoje pierwsze. Co ty? Ja mam już 8. Zaraz, nie, 9. To mnie zaskoczyłaś. Ja cię. W takim razie masz duże doświadczenie. To prawda. I pozwól mi, proszę, że coś ci powiem. Co? Wspaniale sobie radzisz. Mamo, czy to łezki szczęścia? Tak, to łezki szczęścia, misiu. Wtedy zdecydowałam, że będę się ścigać sama ze sobą. Wow, wow, wow! Jej, Blue wygrała! No brawo, Judo, zdolna z ciebie dziewczynka. Mamo, a czy Blue w końcu nauczyła się chodzić? Tak, skarbie. A dokładnie stało się to w kuchni. Stawianie pierwszych kroków to niesamowity moment. To początek podróży, podczas której odkrywamy świat. A każda wspaniała przygoda zaczyna się od malutkiego pierwszego kroku. Dlaczego akurat w kuchni zaczęłam chodzić? Nie mam bladego pojęcia. Może chciałaś sięgnąć po coś, co kochasz? Subskrybuj kanał, by znaleźć więcej filmów i przełącz się na Disney Junior, gdzie czekają twoje ulubione seriale.